rachunkach zabezpieczenia emerytalnego w formie rachunku oszczędnościowego dla klientów posiadających konto osobiste lub konto oszczędnościowe. To jest też ewenement z kilku względów. Obydwa wymienione produkty są bardziej korzystne dla klientów niż dla banku, a więc właśnie obniżają trochę dochody banku, przeliczeniu na klienta oczywiście, a więc są wyrazem dbania o dobrostan finansowy klienta, co może jednak skutkować właśnie niższymi dochodami. Jak przystało na bank, który długoterminowo realizuje orientację na klienta, już w misji pomaganie klientom w zarządzaniu finansową przyszłością, a następnie w strategii uwzględnia się właśnie proklientowskie cele działania z warunkiem podkreślenia wysokim zaangażowaniem kierownictwa banku w ich realizację. A nie dalej jak wczoraj mogę dodać, że właśnie prezes banku odebrał nagrodę na polu bankowym za właśnie wizjonerskie podejście banku i z podkreśleniem właśnie na to klientocentryczność banku. Te formalne aspekty są omówione, ja zawsze bardziej zwracam uwagę na to, w jaki sposób one rzeczywiście są realizowane w relacjach klientów. Także i powołanie tej jednostki organizacyjnej jest rzadkością jeszcze w naszych bankach, Customer Experience Center. Natomiast podkreślenie formalno-organizacyjnych elementów budowania doświadczeń jest moim zdaniem oczywiście konieczne, ale nie wystarczającym warunkiem budowania pozytywnych doświadczeń klientów. Na przykład również dotyczy to rozpatrywania reklamacji, podkreślanie, że skrócono znacznie czas rozpatrywania reklamacji, które uważam, że należy uwzględniać te elementy, które nie skutkują udawaniem się reklamującego do tak zwanej instancji trzeciej, na przykład arbitra bankowego, czy aktualnie rzecznika finansowego, lub też sądu powszechnego. Niestety klienci usług bankowych w Polsce najczęściej wśród klientów na rynku unijnym decydują się dochodzić swoich roszczeń w instancji trzeciej. Ważne jest także komunikowanie klientom sposobów wykorzystywania zgłoszonych reklamacji, co jest już praktykowane na rynku usług ubezpieczeniowych, a niestety nie ma takiej praktyki w żadnym z banków. Dysertacja zamyka rozdział 5. Autorka podejmuje ambitną próbę znalezienia współzależności między dostarczaniem pozytywnych doświadczeń klientom bankowych usług detalicznych, a osiąganymi przez te banki wskaźnikami. Uwzględnia przy tym całą gamę tych wskaźników. W celu wyodrębnienia banków konkurencyjnych doświadczeniem klienta od nieczyniącego tego, autorka wykorzystuje informacje o NPS uzyskane z badań za 2 lata. Nie jest to moim zdaniem najlepsze podejście badawcze, gdyż sama wartość NPS charakteryzuje się dużą zmiennością. Dla przykładu podaję, że na przykład, że bank, mBank na przykład w ciągu tych 2 lat jego wskaźnik zmienił się o 19 punktów procentowych, PNB Paribas wzrósł o 39 punktów procentowych. Co spowodowało, iż z pozycji banku o najniższym NPS-ie minusowym w jednym roku skoczył do właściwie najwyższych. Czy przez to stał się bankiem konkurującym doświadczeniem klienta, chociaż nie liderem? Także rodzi się w związku z tym kilka różnych pytań. Poszukiwanie korelacji między budową strategii pozytywnych doświadczeń klientów a wynikami banku jest utrudnione w pracy także ze względu na niejednolitość informacji o wynikach banku. One są trudno dostępne i tutaj doceniam właśnie wysiłek pani doktorantki, jednakże wymaga to jeszcze właśnie głębszej analizy i ograniczenia liczby tych wskaźników, ponieważ nie wszystkie mogą być brane pod uwagę. By jednoznacznie zatem odpowiedzieć na pytanie, czy banki dostarczające klientom pozytywnych doświadczeń osiągają lepsze wyniki finansowe, mogą sobie pozwolić na obciążanie klientów wyższymi marżami. Widzieliśmy, że ceny odgrywają bardzo ważną rolę, zwiększają udział w rynku. Należałoby przygotować bardziej precyzyjne podejście badawcze, albo tutaj pani ma świetną podstawę do tego, żeby to kontynuować. Należałoby także
żeby wydłużyć okres analizy, by z jednej strony wyeliminować wpływ na wyniki zdarzeń jednorazowych, a z drugiej strony pokazać, iż budowa doświadczeń klientów usług bankowych wnosi długotrwały, pozytywny wkład finansowy i rynkowy rozwój banku. Pragnę natomiast już podkreślić, że opracowane przez panią Aleksandrę Snarską rozdziały, tak jak i cała dysertacja, zasługują na pozytywną ocenę. Doceniając niepodważalne walory recenzowanej pracy, chciałabym wypunktować, że po pierwsze, a to, co jest właśnie takim bardzo istotnym elementem, to interdyscyplinarne ujęcie pojęć z zakresu budowania doświadczeń. Po drugie, prezentacja na podstawie wielorakich źródeł wyników badań dotyczących wartości najważniejszych dla klientów banków usług detalicznych, a także wartości skłaniających do zmiany dostawców usług. Po trzecie, usystematyzowanie projektowego podejścia do budowania doświadczeń klientów. Po czwarte, pokazanie na podstawie własnych badań empirycznych wdrażania doświadczeń klientów w wybranym banku, co jest rzadkością, bo trudno dotrzeć właśnie do banków, z dużych wskaźnik poufności wszelkich danych. I po piąte, przetestowanie licznych wskaźników statystycznych w celu odzwierciedlenia wartości dla klientów o zwiększenie wartości banku. Tyle pochwał. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani profesor za przedstawienie recenzji. W związku z nieobecnością pani profesor Edyty Rudowskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego, zgodnie z procedurami, muszę poprosić o odczytanie pełnego tekstu i recenzji. Dziękuję za wyrażenie zgody na odczytanie panią profesor Agatę Adamską, członka naszej komisji. Dziękuję bardzo. Niestety muszę przeczytać całą recenzję. Pani profesor Edyta Rudowska z Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Recenzja rozprawy doktorskiej pani magistra Aleksandry Snarskiej, budowa doświadczeń klientów banku detalicznych, napisanej pośrednikiem profesora Barbary Dobiegała Korona, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, 2016. Chcę tutaj siąść, to byśmy też lepiej słychać, czy lepiej będzie. Panie Przewodniczący, wszyscy Panie słyszeli, poproszę, żebym Panie czytał. Punkt pierwszy. Problematyka badawcza przedmiotu układ celowy i hipotezy. Rosnące wymagania klientów powodują, że dostawcy usług walczą o nich nie tylko w kategorii ceny, ale również relacji, emocji i doświadczeń. Jeśli prawdą jest, że 66% klientów zmienia dostawcę usług z uwagi na negatywne doświadczenia, a 86% klientów jest gotowych zapłacić więcej za lepsze doświadczenia, identyfikowanie źródeł wyjątkowych doświadczeń klientów należy uznać za kluczowy obszar poszukiwań naukowych, jak i wyzwań biznesowych. W badaniu Digital Trends doświadczenia klienta zostały uznane za najbardziej ekscytującą szansę dla marek i klientów 2014 roku. Rosnąca rola emocji w procesach decyzyjnych klientów, jak również fakt, iż klienci nie tylko myślą, ale też czują, powoduje, że to, czego doświadczają podczas procesu zakupu, stanowi obecnie nową kategorię oferty do nich kierowanych. Pozytywne doświadczenia, jakie klient zdobywa we wszystkich punktach styku przez cały okres korzystania z usług, kreują trwałe relacje i przywiązanie do marki. Stąd budowanie pozytywnych doświadczeń klienta nie może być jedynie traktowane jako jednorazowa kampania marketingowa. To jest długotrwały i czasochłonny proces budowania kultury organizacyjnej. Samo pojęcie doświadczenia nie jest nowe w koncepcji marketingu, bowiem pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się już w latach 50. ubiegłego wieku. Mimo to jednak tematyka dotycząca budowania doświadczeń jest wciąż słabo rozpoznana, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę specyfikę kształtowania owych doświadczeń w sferze usług bankowych. Zupełnie natomiast nierozpoznanym obszarem badań jest wpływ owych doświadczeń na wyniki finansowe instytucji finansowych. Mając na uwadze powyższe, stwierdzam, że podjęta w tej sprawie tematyka jest ważna, aktualna i interesująca. Wybór problematyki badawczej był w moim przekonaniu przedsięwzięciem ambitnym, wymagającym od autorki głębokich studiów literatury, ale przede wszystkim przeprowadzenia wielowątkowych badań i analiz. Dążenie bowiem do poznania zależności pomiędzy postrzeganym w sposób bardzo subiektywny elementem, jakim są doświadczenia klientów, a wartością dla firmy w ujęciu finansowym jest w moim przekonaniu dużym wyzwaniem badawczym. Analizując cel dysertacji i hipotezy badawczej strukturę, stwierdzam, że ocenia nam sprawa doktorska utrzymana jest w logicznym porządku i jest opracowaniem kompletnym. Powyższe elementy dowodzą, że cały konstrukt intelektualny jest spójny. Układ i treść pracy podporządkowane zostały celowi dysertacji. W
pięciu rozdziałach logicznie po sobie następujących autorka przedstawiła kolejno problematykę dotyczącą koncepcji doświadczeń klientów, jak i źródła wartości dla klientów, a rynku bankowości detalicznej, procesu projektowania i dostarczenia owej wartości klientom w analizowanym sektorze oraz ich wpływu na wartość dla instytucji bankowych. Ogólna ocena podjętej problematyki, jak i układu dysertacji jest pozytywna. Pozytywnie należy też ocenić zdefiniowanie przedmiotu rozprawy, którym jest budowanie wyjątkowych doświadczeń klientów bankowości detalicznej. Precyzyjne przedstawienie przez autorkę zasadniczego celu badań oraz hipotez badawczych we wstępie należy uznać za prawdę. Jako cel główny rozprawy magister Aleksandra Znawska przyjęła, cytat, uzupełnienie luki badawczej dotyczącej poziomu wdrożenia modelu strategicznej obsługi klienta i zaawansowania banków w budowie pozytywnych doświadczeń klientów w Polsce, a także weryfikacji, czy firmy potrafią przekładać wytworzoną w ten sposób wartość dla klientów na wartość dla firmy. Strona 14, koniec tak. W odniesieniu do celu rozprawy uwagę dyskusyjną można jedynie zgłosić do sposobu sformułowania drugiej jego części. Wydaje się, że lepsze byłoby sformułowanie, cytat, a także weryfikacja wpływu wytworzonej w ten sposób wartości dla klientów na wartość firmy, koniec tak. Bowiem to nie firmy przekładają wartość dla klienta w wartość firmy, lecz wartość dla klienta wpływa, przynajmniej tak zakłada się w sprawie, na wartość firmy i jej wyniki finansowe. Cel główny został następnie rozpisany na 5 celów szczegółowych, strona 15. Cele te są poprawnie sformułowane, choć cel trzeci, wpływ pozytywnego doświadczenia klienta na wyniki finansowe firmy, wydaje się być powieleniem drugiej części celu głównego. Wartość firmy bowiem jest recenzowana w rozprawie doktorskiej, definiowana przez pryzmat właśnie wyników finansowych, wskazuje na to zresztą tezę główna dysertacja. Ponadto uważam, że cele szczegółowe powinny być uszeregowane w kolejności od ogółu do szczegółu, oznacza to, że najpierw należałoby wskazać na cel związany z wpływem doświadczeń klientów na ich satysfakcję i lojalność, cel piąty, a potem dopiero na wyniki finansowe cel trzeci. Teza główna recenzowanego opracowania jest poprawnie sformułowana, choć pierwsza część. Banki detaliczne podejmują działania celem dostarczenia pozytywnych doświadczeń, wydaje się być oczywista, a jej weryfikacja nie wymaga prowadzenia badań. Uwagę dyskusyjną można skierować do sposobu sformułowania hipotezy szczegółowej pierwszej i siódmej. Dyskusyjność hipotezy pierwszej związana jest z tym, że wydaje się ona również oczywista i bardzo podobna do pierwszej części tezy głównej. Skoro, jak stwierdza doktorantka, dany bank jest liderem w budowie pozytywnych doświadczeń klienta, to znaczy, że musi podejmować działania na rzecz budowy tychże doświadczeń, to raczej nie jest przypadek. W przypadku z kolei hipotezy siódmej wydaje się, że nie jest ona jasno sformułowana. Co to znaczy, że rynek bankowości wykazuje strukturę względem satysfakcji klientów i wielkości banków? Poza tymi drobnymi uwagami stwierdzam, że zarówno cele, jak i hipotezy zostały sformułowane generalnie poprawnie i są logiczną konsekwencją przyjętego tematu pracy. Zastosowana w rozprawie metodyka badań jest poprawna. Doktorantka łączy w niej podejście teoretyczne z empirycznym. W tym ostatnim przypadku należy podkreślić, iż ważnym uzupełnieniem wtórnych źródeł informacji, takich jak publikacje naukowe polskie i anglojęzyczne, wyniki dotychczasowych prowadzonych badań w zakresie budowania doświadczeń klientów bankowości polskiej i światowej, sprawozdania zarządów banków, była bardzo szczegółowa, wymagająca wiedzy z zakresu finansów, analiza wyników finansowych banków detalicznych. Doktorantka deklaruje w wstępie wykorzystanie własnych badań ankietowych prowadzonych wśród celowo dobranych respondentów w 2014 roku, choć w rozprawie nie odnajduje wprost prezentacji tych wyników badań. Do przygotowania dysertacji autorka wykorzystała szeroką analizę literatury przedmiotu krajową i anglojęzyczną. Łączna literatura obejmuje 141 pozycji książkowych oraz ponad 220 artykułów, z czego dużą część stanowiły obcojęzyczne, co należy silnie podkreślić jako autor pracy. Analiza bibliografii pozwala stwierdzić, że wykorzystane w rozprawie źródła są aktualne i właściwie dobrane. Dobór literatury z całą pewnością stanowi podstawę do stwierdzenia dużej wiedzy teoretycznej autorki i znajomości obowiązujących światowych trendów z zakresu istoty i metod budowy doświadczeń klientów na rynku bankowości detalicznej. Przegląd literatury przedmiotu został przeprowadzony poprawnie. Punkt drugi. Ocena merytoryczna i formalna dysertacji. Zgodnie z wymogami ustawy rozprawa doktorska powinna potwierdzać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, w tym przypadku jest to ekonomia. Analiza treści zawartych w dysertacji pozwala stwierdzić, że autorka wykazała się bardzo dobrą znajomością omawianej problematyki. Można założyć, że posiada ona wiedzę na temat najnowszych trendów i zjawisk zachodzących zarówno w kraju, jak i na świecie w zakresie budowania wartości dla klienta poprzez kreowanie wyjątkowych doświadczeń oraz funkcjonowania rynku bankowości detalicznej. Recenzowana rozprawa jest interesującym i solidnie przygotowanym opracowaniem zawierającym liczne interesujące analizy empiryczne i ustalenia natury teoretycznej. Dyskusja naukowa o charakterze teoretycznym obejmuje rozdziały 1, 2 i 3. Te trzy pierwsze rozdziały poświęcone są istocie i poziomom wartości dla klienta, konceptualizacji pojęcia, jakim jest doświadczenie, identyfikacji źródeł wartości dla klienta w bankowości detalicznej, charakterystyce kluczowych czynników doświadczenia w tym sektorze oraz zagadnieniom związanym z projektowaniem owych doświadczeń. Autorka wykazała się w nich biegłą znajomością tematyki. Na uwagę zasługuje również sposób prezentacji, jasność i logika przekazu, jak również staranność stylistyczno-językowa. Istotnym walorem tych rozważań jest fakt, iż prezentując je magister Aleksandra Snarska odwołuje się do dorobku przedstawicieli nie tylko nauk o zarządzaniu,
ale również nauk filozoficznych, psychologicznych, ekonomicznych, behawioralnych, co jest bardzo ważne z uwagi na wieloznaczność pojęcia doświadczenia. Bazując na analizie literatury przedmiotu, prezentuje ona stanowiska różnych autorów w zakresie konceptualizacji pojęcia wartość dla klienta i doświadczenie, ale jednocześnie podsumowuje, syntetyzuje w formie tabel i prezentuje własne stanowiska. Wszystko to świadczy o dojrzałości naukowej doktorantki. Na tle treści tej części dysertacji pojawi się drobna wątpliwość. Związana jest ona z faktem, iż doktorantka w rozdziale 2, punkt 2.4, obejmującym rozważania natury teoretycznej, w zbyt małym stopniu osadza swoje rozważania w teorii nauk ekonomicznych, odnosząc się prawie wyłącznie do wyników badań empirycznych prowadzonych przez agencje badawcze. Przecież koncepcja zaufania, ceny czy roli pracowników jest dobrze opisana w różnych teoriach ekonomicznych, a w związku z czym uważam, że w rozprawie doktorskiej należy niejako ulokować rozważania w teorii. Za ważne uznaję rozważanie teoretyczne poświęcone projektowaniu i implementacji doświadczeń klientów w gotowości detalicznej. Z dużą starannością i dokładnością autorka bazując na zaprezentowanej platformie doświadczeń w sposób syntetyczny, ale jednocześnie wyczerpujący, porządkuje wiedzę na temat tego procesu. Omawiając kolejne etapy, to jest wybór grup docelowych, audyt doświadczeń, definiowanie strategii doświadczenia, projektowanie doświadczeń i wreszcie ich komunikacji. Doktorantka skutecznie przekonuje o zasadności nowego podejścia do satysfakcjonującego zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów. W tym podejściu punkt koncentracji przenoszony jest z tradycyjnej koncepcji polegającej na dostosowaniu instrumentarium marketingowego.